Na takie żeberka połaszczyliby się chyba nawet członkowie Muzeum Czerwieni. Mówiłeś o wędrowcach. Nie jestem pewna, czy uchwyciłam sedno. To New Age'owa religia oparta na starej prawdzie, że ten, kto traci nadzieję, rozpacza i pragnie opuścić ten padł, staje się otwarty i podatny na obecność nowego ducha, nowego oświeconego ducha. Abraham Lincoln był wędrowcem, także Michał Gorbaczow i Charles Colson, doradca Nixona. Ale Nixon nie. Nawet oni nie chcieli Nixona. Nadal bierzesz pod uwagę to, co mówił szeryf o opętaniu? Nie wiem. Z braku innej sensownej teorii, dobra i ta. Muszę ci się do czegoś przyznać. Ciarki mnie przeszły, kiedy tam gdzieś staliśmy. Co się dzieje? Kowboje wjechali do miasta. Ej, ty z pieluchą na głowie, do ciebie mówię. Jak tam twoja krówka? Daje mleko? Do ciebie mowa, Aladynie. Co z tobą? Zostaw go. Idź do domu. No idź. Na razie, czerwony. Jakiś problem? Kto pana prosił? Zobaczyłem czterech na jednego. Zabierz pan swoją żonkę i spadajcie. Autokar wam ucieknie. Ona ma broń. I co nam zrobi? Zastrzeli? Dzwoń po mojego ojca. Chętnie się o tym dowie. Kim jest twój ojciec? Szeryfem. Faktycznie, chętnie się o tym dowie. Wynośmy się stąd, Rick. Trudno rozpoznać wilka w owczej skórze.